I teraz patrz, powinno być prezentacja, tak? No, tu ma zgłoszone projekty. No tak. I klikasz w ten projekt zgłoszony. No dobra, ale zgłoszone i one są już wybrane? Czy jak? Tak, jeszcze nie wybrane, należy. Nie wybrane, są zgłoszone. Należy do wyboru. Dobra. Zobaczymy najpierw, czy jesteśmy. Jaki kolor jesteś mi dzisiaj? No bardzo. Dzień dziecka. Wiosna. Wiosna dziecka. O, jest. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Wideo portalu WLC.pl, lepsza strona Wrocławka. Słychać nas, tak? W programie Wrocławek Mleko i Miód. Dzisiaj, moi drodzy, na pewno porozmawiamy o budżecie obywatelskim, o wrocławskim budżecie obywatelskim i o projektach, które zostały zaakceptowane, tak? I które będą podlegały głosowaniu, które będą podlegały pod wybór mieszkańców. Chyba, że jeszcze coś dojdzie z tych projektów, co się ludzie odwołają. No, zaraz otworzę sobie. Wątpię. Zaraz otworzę sobie te projekty. Czy wątpię, że odwołają do coś i jeszcze zanim zaczniemy, to wpadło mi w oko post jednej z radnych, radna SLD, Joanna Hoffmann-Kupisz. I powiem wam szczerze, że ja nie mam nic do pani Joanny, ale trochę ten post mi tak się nie podobał. Czemu? Ja wam przeczytam ten post. Budżet obywatelski. Czy mieszkańcy osiedla przy ulicy Płockiej będą mieli miejsce do spacerów wypoczynku? Projekt numer 28. Dzieci na osiedlu, Rybnica, osiedlowy plac zabaw wraz z siłownią, projekt numer 38. I czy taras widokowy na Zawiślu zyska nowy wygląd, który będzie można podziwiać z wieży widokowej, projekt numer 16. Mieszkańcy Kazimierza Wielkiego chcieliby mieć siłownię i plac zabaw przy SP numer 2, projekt numer 6 i gładką nawierzchnię drogi łączącej Żytnią z Ostrowską, projekt numer 15. Głosowanie na poszczególne projekty rozpocznie się 21 czerwca i potrwa do 5 lipca. No jak czytam o tych projektach typu gładka nawierzchnia drogi łączącej Żytnią z Olsztrowską, przepraszam, albo siłownia i plac zabaw przy SP numer 2, albo dzieci na osiedlu, Rybnica, osiedlowy plac zabaw wraz z siłownią, ja tym dzieciom nie żałuję. Miejsce do spacerów i wypoczynku. No taras widokowy to jest jedyna rzecz, która chyba powinna się wpisywać w ten cały projekt, jaki można nazwać wrocławski budżet obywatelski, bo no sorry, wybaczcie, ale gładka nawierzchnia drogi łączącej Żytnią z Ostrowską to jest, no nie powiem jaki obowiązek Urzędu Miasta, tak? To jest obowiązek zarządzających, żeby to było takie, a nie żeby ludzie głosowali na to i z budżetu obywatelskiego, który jest obowiązkowy, wykonywać rzeczy, które należą do miasta i które przez to miasto są niewykonywane, bo właśnie to są te braki, które są widoczne, bo ludzie to zgłaszają, albo też zgłaszają, co niektórzy, nie wiem, do mnie no mówię. Tak, ale to jest takie naturalne, zgłaszają, no właśnie, bo nie mają, nie mogą się doprosić normalną drogą wybudowania. Albo zgłaszają, żeby zrobić. Tak jak moim zdaniem dobrze rozumiemy wszyscy, tak? Albo to jest jakiś gest rozpaczy, i w geście rozpaczy po prostu, bo już nie mogą się doprosić i zgłaszają to jako budżet obywatelski, albo to jest po prostu sterowane i to zgłasza celowo. Ktoś celowo, żeby po prostu miasto. Było, żeby wyręczyć miasto, bo umówmy się, no my tutaj mówiliśmy nawet nie kilkanaście, my dziesiątki razy mówiliśmy, bo my o budżecie obywatelskim mówimy już co najmniej 2 lata, co najmniej. I były nawet projekty takie budżetu, żeby wykluczyć jak najmniej, wykluczyć z budżetu zadania własne gminy, tak? Czy pamiętacie budżet obywatelski, początku budżetu obywatelskiego w Wrocławku? To 2012 chyba, tak? Czy który to był rok? Prezydent Połucki ruszał z tym. No w 2000... Nie pamiętam. Ja też nie pamiętam. Była taka, tam był podzielony budżet. Nie wiem, czy w tej chwili jak to jest prawnie możliwe, ale wtedy było zrobione w ten sposób, że była jedna droga dla każdego osiedla. Każde osiedle mogło pisać jedną drogę, na którą chcą, żeby była zrobiona. No tak, ale plus ale to dodatkowe, wypodzielone drogi, plus coś innego. No dobrze, no ale to znowu jest jakby wchodzenie w zakres obowiązków miasta. Tak? No chyba, że rzeczywiście to są drogi takie, które są ostatniej kategorii i rzeczywiście one w kolejności będą budowane za jakieś 20 lat. No to jeszcze okej, no to rozumiem, tak? Ale jeżeli to jest droga osiedlowa, jedna z głównych, no to jest jakby oczywiste, że to należy do obowiązków miasta. I tutaj jakby z automatu te projekty powinny być wykluczone.
Tylko ważne są intencje, tak? Jeżeli intencją jest to, żeby załatać też dwie kupiec pieczenie przy jednym ogniu, no to jak najbardziej takie projekty są pożądane, tak? Przez miasto, nie przez mieszkańców. Ale dobra, przejdźmy do tematu tych projektów, bo bym chciała, żebyśmy pokrótce sobie omówili. Ja wam przeczytam, a wy powiecie, co myślicie. Czy tak może być? Aha. Pierwszy projekt numer jeden, zielone przystanki. Rozmawialiśmy ostatnio o zielonym przystanku za 50 tysięcy. Ja dostałam ostatnio odpowiedź z Urzędu Miasta, ale powiem szczerze, nie miałam czasu się jeszcze ją zająć, bo też dostałam informację od pewnych osób, że za 50 tysięcy miasto mogło spokojnie dwa takie przystanki zrobić, no ale tutaj mamy tak. No ja bym drugiej szansy nie dał. Łączny koszt 200 tysięcy złotych, słuchajcie, lokalizacja projektu, 4 ulice, Kapitulna, Ostrowska, Budowlanych i Grodzka, czyli mamy 4 przystanki po 50 tysięcy, daje łączny koszt 200 tysięcy. No słuchajcie, mamy to zwizualizowane, tak? No mamy już. Wiem, jak to wygląda. Widzieliśmy, zobaczyliśmy, jak to wygląda. Ostatnio pan prezydent powiedział chyba, że miasto, że ta oferta była taka droga, ponieważ jest firma, która serwisuje to. Okazuje się, że serwis zakończył się bodajże 15 listopada zeszłego roku i pan prezydent trochę się mija z prawdą. Ale nie pierwszy raz. Być może nie wie, że do 15 listopada trwał. No nie wiem, czy ktokolwiek, czy ktokolwiek z was, no, czy w ogóle mnie, ci, co nas słuchają, pokusili się, żeby zobaczyć ten przystanek, tak? Co tam za roślinność jest, która kosztowała takie pieniądze, bo jeżeli chodzi o bluszcz, to szczepka bluszczu najdroższa, jaką widziałam. 6,99 zapłaciłam ostatnio w Biedronce. No więc jakbyś kupiła nawet 100 takich szczepek, to byś zapłaciła 690 zł, abyś chyba zarzuciła to po prostu. Nie no, 100 bluszy na pewno by nie weszło na ten przystanek. W ogóle widać. Myślę, że 10 maksymalnie. Słuchajcie, więc to widać, tak. Problem polega u nas z nadzorem, tak? Nie ma gospodarza. To mówiliśmy o tym setki razy i możemy to powtórzyć po raz kolejny. To widać na przykładzie tych przystanków autobusowych i widać to na przykładzie tych ulic, tych slalomowych ulic w centrum miasta, które są dowodem na to, że chociażby najlepszy pomysł można zabić poprzez realizację i poprzez nadzór. No, powiem szczerze, że dzisiaj rano jechałam ulicą Cyganką, tak? I popatrzyłam na te wszystkie znaki parking, no czyli są... P. One są z jednej i z drugiej strony. Nie widać już farby na tym podłożu i tak naprawdę w sumie wiecie, no człowiek jak jedzie i nie wie, bo nie jest z naszego miasta, nie wie jak ma się poruszać, to ja bym i tak jechała cały czas tą prostą drogą, tak? Bo w sumie... Ale jeżeli jedziesz w niedzielę, jest pusto, no to nie jadę slalomem, tylko jadę prosto, będę po asfalcie, żeby omijać te dziury. To raz, a dwa, z punktu widzenia bezpieczeństwa, to chyba skutek jest dokładnie odwrotny. Dokładnie. Dlatego, że te samochody, które stoją na zaparkowane, zasłaniają widoczność, bo wtedy zasłaniają jedne stojące po jednej stronie samochody, które stoją dalej i po drugiej stronie, które stoją po drugiej stronie. W związku z tym, jeżeli ktoś przechodzi za tymi samochodami, to go po prostu nie widać. Widać go w ostatniej chwili. Ja miałem taki przypadek, nie, że wyjechałem i po prostu ktoś mi wszedł pod koła. Także to... Ja nie wiem, jaki to miało cel, czy to miało cel tylko i wyłącznie taki, żeby znaczy, po prostu zrobić coś? Ja myślę, że to były dobre intencje, ale czasami dobrymi intencjami jest wybrukowane piekło i średnio się sprawdza. My o tym rozwiązaniu mówiliśmy też już teraz, mówimy, nie wiem, szósty, siódmy raz już mówimy. Mówimy praktycznie co tydzień. Ja pracuję na ulicy Żabiej i mało tego, że jest chaos, jest niebezpiecznie, bo to jest, tak jak powiedziałeś, to jest wręcz odwrotny skutek. Nie chcieliby ci, którzy to wymyślili, posłuchać, co mają ludzie do powiedzenia. Ja chyba zacznę zbierać podpisy. Może jakąś petycję zrób. Powiem tak, to co my gadamy, to widzę, że tak, urzędnicy się obrażają, fochają, mają jakieś później pretensje, że my tutaj, nie wiem, tacy, siacy, owacy. My nie chcemy tutaj, wiecie państwo, do tych urzędników, mówię, jakieś występować, bo chcę wystąpić, tylko my chcemy tak, być głosem. Tak, oparcie na szkło. Ale to był, my chcemy być głosem, to był głos wobec bo nie tylko mojej osoby. To jest nasz głos, ale głos naszych przyjaciół, naszych znajomych, ludzi, z którymi się widujemy. Też wielokrotnie zapraszasz tu ludzi, żeby to, żeby chętnie, żeby przyszli, żeby powiedzieli, co mają do myślenia, bo my generalnie możemy się z kimś różnić, tak? Ale wracam do tematu. Nie chciałabym na miejscu tego pana, bo prawdopodobnie to jest pan, usłyszeć, co ludzie mają do powiedzenia. Pan ostatnio pisał tam jakiś czas temu, że we wszystkich miastach się to sprawdza, tylko we Wrocławku ludzie mają znowu problem. Być może we Wrocławku się to nie sprawdza. Bo ludzie po prostu, to wprowadziło chaos,
to wprowadziło zamieszanie na tej ulicy. Ta farba, która była zamalowana siwą farbą, ona wyszła z powrotem, a ta, która była pomalowana na nowych parkingach, ona już jest całkowicie zdarta. Ludzie się po prostu mylą, nikt nie patrzy na tę dużą ilość znaków, bo tam jest tych znaków jest po jednej i po drugiej stronie opór. Ludzie po prostu na to nie zwracają uwagi. Ja dzisiaj osobiście, raz, że uratowałam z opresji mojego kolegę, bo szybko krzyknąłam przed, no, żeby nie stawał, bo dosłownie za chwilę przyjeżdża Straż Miejska i wlepia mandaty. Teraz się zrobiło to, zauważyłam. I ja już rozmawiałam z państwem ze Straży Miejskiej i zasugerowałam im, żeby zamiast może pouczać kierowców, oni muszą, bo to jest ich obowiązek, ale może też powinni zwrócić uwagę komuś z Urzędu Miasta, bo oni sami mi przyznali rację, że ludzie się tak tłumaczą, że nie wiedzą, gdzie mają stawać, że jest bałagan, że jest chaos, że oni są po prostu zdezorientowani tymi slalomami, tym wszystkim, bo jeden zaparkuje, to zaraz następny za nim parkuje. Więc to jest wizytówka, kolejna wizytówka naszego miasta, bo większość osób jest spoza Włocławka, ale też ostatnio, no wczoraj dostał mandat gościu z Włocławka akurat. Znaczy, najprostszym rozwiązaniem tego typu sytuacji jest to, jak osoby odpowiedzialne za daną działkę po prostu wyjdą zza biurka, przejdą się przez miasto, przejadą się samochodem, zaparkują w tym miejscu, zobaczą, jak to jest, przejadą zobaczyć, jak przystanek wygląda, przejadą się przez miasto, posłuchają ludzi, wejdą do tych ludzi, nawet anonimowo, nie muszą przecież tam się przedstawiać, tylko po prostu zobaczą, niech się zintegrują tutaj z nami. Każdy klient, który do mnie wchodzi, to na dzień dobry narzeka na ten system parkowania. Każdy jeden. Dzisiaj na tym miejscu, gdzie gościu dostał mandat wczoraj, zaparkowało w ciągu dnia 10 samochodów, więc słuchajcie, no jedna osoba może się mylić, tak? Jedna. Bo jest głupia, nie wiem, nie zna się na znakach, nie widzi, bo może nie pan zwrócił uwagi, nie zwrócił uwagi, ale 10 osób praktycznie od godziny 9 do godziny 15, 10 samochodów tam parkowało. Ta kostka brukowa, co jest parking wybrukowany. No tak. Ona myli. Ona myli. Bardzo myli. Tak. No i w ogóle niekomfortowo się jeździ po tej kostce. Więc no, ale dobra. Może ten ktoś rzeczywiście powinien się pochylić nad tym i posłuchać tych ludzi, bo my tego nie mówimy po próżnicy. My chcemy, żeby było fajniej, żeby było ciekawiej i to wcale nie jest bezpieczne, to co teraz powstało, bo to jest wręcz, ja tak jak powiedziałeś, wręcz stwarza ogromne zagrożenie. Ja już wolę i też słyszałam od innych osób, że już wolimy, żeby na tych ulicach były po prostu spowalniacze. Jeżeli to ma służyć bezpieczeństwu. Nie wiem, czy gdzieś kiedyś, ale nie wiem na ile z tym prawdy, że nie wyraża na to zgody ten konserwator zabytków. Ale nie wiem, czy to jest prawda. No na pewno dużo bardziej estetyczne jest. A wyraził konserwator na te tak, 10 po jednej i 10 po drugiej ilości znaków drogowych. Znaków na to dzisiaj zwróciłam uwagę rzeczywiście. Bo tego jest naprawdę za dużo. No ale dobrze, słuchajcie, przejdźmy do kolejnego projektu, bo chciałam, żebyśmy omówili dzisiaj wszystkie, a czas nas goni. Projekt numer 2, Park Południa. Lokalizacja ulica Wiejska, łączny koszt 700 tysięcy. Opis projektu. Projekt zakłada zagospodarowanie działki między ulicami Wiejską, Zbigniewskiej, Konopliskiej i Mystkowskiego poprzez nowe nasadzenie dorosłych drzew i krzewów, alejki, utworzenie ogrodu deszczowego, nowe ławki, montaż hotelu dla owadów. Projekt zakłada rewaloryzację niezagospodarowanego dotąd placu w samym centrum miasta, przepraszam, osiedla Południe. Miejsce będzie przestrzenią do spacerów i spędzenia wolnego czasu. Nie, co wy na to? Podoba. No słuchajcie, no jeżeli to przejdzie, jest na pewno koszt wysoki, ale takich terenów zielonych w mieście powinno być jak najwięcej. W sumie na południu nie mają parku za bardzo, nie? No tylko nie mają, tylko tak, mają łubę i lasy. No tak, ale las jest w zasadzie na wyciągnięcie ręki, tak? Bo wystarczy drzwi otworzyć w tej części akurat osiedla i już jest w lesie. Natomiast, no przy Konopnickiej nie za bardzo. Czy tak właśnie? Przy Konopnickiej tak? Nie. Natomiast bardziej tam od ulicy Zbigniewskiej i Żelazne Wody, tak. Mają dostęp do lasu, bo zaraz jest przejście do Łuby, tak? Dobrze mówię? Żelazne Wody jest na Kazika. No, ale... Żelazne Wody na Kazika, przepraszam. Znaczy, wodociągowa chyba. Znaczy, no to tak. Generalnie pomysł jest... Ta ulica, która jedzie się Zbigniewską i jedzie się wprost. To jaka to jest ulica? Słuchajcie, ale to nieważne. Nawet, ale to nawet nie o to chodzi, bo ja to bym wolał rozpatrywać te projekty. Wodociągowa? Wolałbyś rozpatrywać, no? Filtrowa, no. Wiedziałam, że coś z wodą. Pod kątem słuszności z tym zadaniem, które ma. I z tego punktu widzenia dla mnie to jak najbardziej. Nie, no projekt nie jest zły, moim zdaniem. Mówisz, że duży koszt 700. Nie. 700 tysięcy. No nie, 70 tysięcy na pewno, ale nie? Ale teren jest tam do zagospodarowania. Nie, no jest. A ja powiem tak.
każde zielone miejsce, które powstanie we Wrocławku, każde. Jestem za, podnoszę obie ręce, bo z tego co ja widzę, idąc zielonym rynkiem, idąc parkiem Łokietka, będąc na Słodowie, ludzie we Wrocławku wychodzą z domów, łakną spacerów, łakną zielonych terenów i chętnie przebywają w tych miejscach. I każdy taki projekt tego typu jest na wagę złota. Każde nowe drzewo, każda nowa zieleń, każde miejsce do przystanku, do spędzenia wolnego czasu dla dorosłych i dla dzieci jest rewelacyjne. Zacienione. Tak jest. I zawsze będę obiema rękami za tym, żeby jakikolwiek nowy park, nowe miejsce, nowy skwer, plac jakiś powstał. Byleby to nie było znowu przedszkolne place zabaw, ale niech tam będzie plac zabaw, ogólnodostępny, ale jestem za jak najbardziej, bo Park Łokietka jest na zbiegu Kazimierza i Śródmieścia, mamy w Śródmieściu Sienkiewicza, mamy Zielony Rynek, no mam nadzieję, że ten stary rynek w końcu, bo ten stary rynek zabetonowany jest fatalny. W ogóle centrum fajnie by było, jakby się bardzo zazieleniło, bo ludzie... Przecież wygrał projekt w tamtym roku, zazielenienie starego rynku. No wygrał, no i jeszcze nie został zrobiony, no ale dobra. Widać, że mieszkańcy Wrocławka chętnie korzystają z tych miejsc i wychodzą i jest tam mnóstwo ludzi i każde takie miejsce na pewno będzie zachęcało do spacerów i do wychodzenia z domu. I to ja jestem za. Jeszcze się odniosę do poprzedniego tematu, znaczy tematu dotyczącego tego slalomu na ulicach. Kamil Raus napisał, na Jagiellońskiej to zlikwidowano. Czyli tak, ten slalom, bo podnieśli larum. W pozostałej części miasta też tak powinno, w pozostałej bo części miasta też powinno tak zrobić. Się okazało, zlikwidowali, jak policzył facet, zlikwidowali 11 miejsc parkingowych przez te slalomy. Ja nawet sobie nie zdawałam, i tu jest to samo jest na Żabie, to samo jest na Cygance. Tym bardziej, że tych miejsc parkingowych w mieście jest i mniej. Ludzie podnieśli krzyk. I się okazało, że jednak można było to zlikwidować. No dobrze, słuchajcie, przejdziemy do projektu numer 3, Wrocławek na rowery. Koszt to jest 250 tysięcy złotych, opis projektu. Projekt zakłada zakup 10 zamykanych i zielonych wiat rowerowych, które będą rozlokowane na wrocławskich osiedlach. Jedna wiata rowerowa będzie miała miejsce na co najmniej 10 rowerów. Wiata będzie zamykana, a mieszkańcy osiedli będą mogli przechowywać swój rower bez konieczności chowania go w mieszkaniu czy w piwnicy. Wiaty będą oazami zieleni w mieście, otoczone zielenią i retencją wody zapewniają w mieście bioróżnorodność. Wiata typu przydzielony przystanek. Zbędne. Każdy ma jakąś tam miejsce i do tej pory się trzymało rowery gdzieś. Będą kradzieże z takich wiat, bo nie wierzę, że to już byśmy musieli za kamery zamontować. Nie wierzę w coś takiego. Ktoś to podpali, ktoś to zniszczy. A mi się podoba. No i super. Dwa dni. Przegrałeś. Dobra, projekt numer 4. Rewitalizacja skweru przy placu Staszica. Łączny koszt... Wreszcie się dowiedziałam, gdzie jest plac Staszica. Pomiędzy seminarium a katedrą. Co ty? A gdzie? No tam jest Kopernik. Gdzie jest Ogniowa? Gdzie? Ogniowa. Tak. To plac Kopernika jest. No oglądałam dzisiaj tą książkę i... Spokojnie, nie. No plac Staszica jest przy Wice, no czyli... Macie rację, przy szkole Staszica. Tak, przy szóstce, tak. Zgadza się. No dobra, opis projektu, 300 tysięcy łączny koszt i teraz opis projektu. Przeorganizowanie istniejącego skweru ma za zadanie utworzenie miejsca zieleni wraz z elementami mojej architektury służącej rekreacji i odpoczynku. Obejmuje wymianę chodników, ustalenie nowych ścieżek z uwagi na nowe nasadzenia drzew. Tam jest taki mały skwerek. To jest malutkie. Krzewów niskopiennych i trawy, w tym naturalnej łąki eko, mural na istniejącym ogrodzeniu z legendą dotyczącą powstałych nasadzeń, rekultywacja całości terenu i starego drzewostanu wraz z jego ochroną, posadowienie kolorowych książkoławek, koszy na odpady, bio, w tym również na psie odchody. W tej części miasta małe elementy placu zabaw dla najmłodszych, zjeżdżalnie, huśtawki i tym podobne oraz po inspekcji ornitologa zamontowanie budek dla ptaków. Trochę dużo na mały skwer. No to jest malutkie, to jest taki trójkącik w sumie. No nie z dwóch stron ulicy. Tak, i głównie otoczony ulicami, więc wiesz, tam też nie ma gdzie za to dużo. Jest? Tak, ja wiem, gdzie to jest. Ja tam widuję tylko panów, którzy tam sobie odpalają setki. Znaczy, ja nie chcę mówić na temat szczegółów, bo ktoś to tam pewnie przemyślał i w jakiś tam sposób uzasadni, ale dla mnie to się mieści też również w tej grupie. Także
jestem za. Znaczy, no, nie za nasadzeniami. Nie wiem, czy bym głosował na ten projekt. Za nasadzeniami, ale za rekultywacją jak najbardziej. Tak. Tylko tam plac zabaw, to tam nawet nie wyobrażam sobie, gdzie tam się no, zmieści. Jest mały ten teren. No ale no, dobra, ale teraz, tak, teraz projekt, tak. Z, jeden z tych projektów, który lubię. Oczywiście to był sarkazm. Projekt numer 5. Poprzez ruch poznajemy świat. Lokalizacja projektu przedszkole publiczne numer 36 z oddziałami integracyjnymi Wyspiańskiego 3 Włocławek. Łączny koszt 500 tysięcy złotych. To ja już wiem, o co chodzi. Opis projektu. Słuchajcie, modernizacja i doposażenie placu zabaw przy przedszkolu publicznym numer 36 z oddziałami integracyjnymi w ciekawe i atrakcyjne pomoce. Ścianki tematyczne i sprzęt sportowy pozwoli dzieciom na wszechstronny i harmonijny rozwój sfery fizycznej, psychicznej, społecznej, emocjonalnej. Korzystanie z wybranego sprzętu pozwoli dzieciom wspinać się, biegać, pokonywać przeszkody, ale jednocześnie doskonale bawić się i czerpać radość ze wspólnych zabaw z rówieśnikami. Chciałabym jeszcze się dowiedzieć na przykład, dla kogo to jest, dla kogo to jest i ile no, procent dzieci... mieszkańców Włocławka, obywateli, bo to jest budżet obywatelski, skorzysta z tego projektu. Z tego pół miliona ile korzysta. Pół miliona, gruba kasa. Taki sam podobny projekt jest zrobiony przy szkole tej ONZ tam na jednostce E, tam jest takie miasteczko, gdzie żeśmy długo walczyli, bo tam daleko mieszka moja siostra. Ale to jest jednostka E. No więc tam jest zrobione takie miasteczko jakby ruchu drogowego, przystanek. Ale to jest przy tej szkole. Nie. A ja bym chciał zadać. Tak, to jest przy szkole numer 23. Dobrze, no to tam jeszcze doposażyć coś, 500 bo tam jest tego bardzo dużo. Ja bym chciał się dowiedzieć, kto będzie miał klucze do tego. I właśnie w większości godzin było to zamknięte do tego stopnia, że nawet pan woźny zamknął kobietę tam, przechodząc koło niej, nie wiem, czy on jej nie zauważył, tak. Zrobił to złośliwie, bo zamknął kobietę. Bo kobieta... to jest modernizacja i doposażenie tego placu zabaw. Czyli, to, czyli co nie to wybudowanie, jest, ale to... Czyli już na wstępie mówimy o czymś, co jest płacone z naszych wspólnych podatków, a będzie zamknięte. No tak, a ja bym chciała coś, gdzie ja będę miała do tego dostęp całą dobę, bo mam ochotę się na przykład przejść, nie wiem, bo nie mogę spać w nocy i chcę się przejść po jakimś parku i chcę tam wejść i mam możliwość wejść, a nie, że to coś będzie zamknięte. Kurde, ja mam taki mikrobus stary, jakby kurde też wpisał go w budżet obywatelski. Chciałeś doposażyć go? I że będzie nie. I modernizować. Mikrobusem przez Włocławek? Tak, wyremontowy będę woził. No tak, bo akurat mniej więcej to jest to mniej samo. Mniej więcej masz tyle znajomych, że to też się wpasuje. Tak. Praktycznie tyle samo, co ty co skorzystasz. Zbierzesz głosy i co? Ale przynajmniej będzie wiadomo, kto będzie miał klucze. No właśnie. W tym przypadku tak. Projekt numer 6. Zdrowym być z dwójką ćwicz. Znowu projekt dotyczący szkoły. I teraz tak, lokalizacja projektu Żytnia, łączny koszt 200 tysięcy, opis projektu. W ramach projektu obywatelskiego zostaną utworzone dwa kompleksy sportowe. Siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw i ćwiczeń. Siłownia zewnętrzna zostanie usytuowana na terenie zielonym wokół boiska szkoły, co atrakcyjnie oferta aktywnego wypoczynku dla mieszkańców osiedla Kazimierza Wielkiego, w tym uczniów szkoły podstawowej numer 2. To już wiecie kto. Siłownia oraz plac zabaw i ćwiczeń będą miejscem spotkań, rozrywki, integracji oraz atrakcyjnym miejscem do spędzania wolnego czasu. Pytanie, czy tam furtkę zamykają, bo to jest zamknięty teren, z tego co wiem. Był przynajmniej. No wszystkie te tereny przedszkoli i szkół są ogrodzone i zamknięte raczej. No. Te projekty są w ogóle nie do przyjęcia. Tak? Jeżeli taki projekt byłby na terenie osiedla neutralnym, z dostępem dla wszystkich, okej, mieści się w tym. Ale jeżeli to jest przy szkole, no to już jakby dla mnie to jest automatycznie... Ale ty wiesz, na jakiej zasadzie wygrywają te projekty. No to powiemy na koniec, bo mówiliśmy to znowu z 10 ale razy. Ale dlatego właśnie one w ogóle powinny być odrzucane od razu. Bo jako niespełniające... Znaczy no nie powinny być przewidziane chyba w ogóle, niedopuszczane. Tak, no ale słuchajcie... W regulaminie powinno być zakaz. Nie pamiętam... To był, zdaje się, ten długi weekend, zaraz na początku maja, gdzie się ten lockdown troszeczkę zwolnił i ludzie wylegli na dwór. Mm-hmm. Jeszcze hoteli i wtedy nie otworzyli. Pamiętam to jak dzisiaj, że siostra do mnie zadzwoniła i mówi, że były, przyjechały z dzieckiem, tam z koleżanki dzieckiem na Słodowo, to nawet nie mogły palca wciubić na plac zabaw, bo było takie oblężenie, że musiały wysunąć gdzieś tam przy katedrze do tego jednego, czyli jest zapotrzebowanie na parki, ale w park, na place zabaw, ale w parkach. Otwarte, niech będą te place zabaw przy tych szkołach, ale niech będą otwarte, nie że są zamykane i nie może z tego korzystać. Ale w miejscach ogólnodostępnych. No tak, no mówię. Ale jak nie można połączyć tych projektów w kilku, bo tak, bo gdzieś tam czytałaś, że żeby połączyć jakiś park dla mieszkańców ulicy Płockiej, tak?
Nie, teraz nie. Ale wcześniej tam czytałeś coś takiego. W związku chodniki jakieś w związku z tym, w związku z tym, pani radna, gdzieś wpisać w to w plan rozwoju miasta. Żytnie. Czyli idziemy wzdłuż Wisły i wtedy to rzeczywiście tak. Gdzieś tam. Róbmy co kilometr jakiś właśnie plac zabaw wtedy, zróbmy jakąś ścieżkę edukacyjną. Może nie co kilometr. No, ale na przykład, ja taki przykład, wiesz, cirka podaję, no generalnie... Tak, ale słuchajcie, bo wtedy to, już chyba też rozmawialiśmy o tym, że jeżeli to by było celowe takie działanie, czyli gdzieś tutaj zaplanowany jest park, i wtedy rzeczywiście zgłaszajcie, który park wygra, ten będzie pierwszy, ten będzie drugi, ten będzie piąty, a ten będzie dziesiąty. Ale to się wtedy wpisuje w jakiś taki całościowy rozwój naszego miasta. To jest takie strzelanie i takie zapychanie dziur w budżetach. No to kolejny zapychacz dziur. Projekt numer 7, Krasnolowy Plac Zabaw. Lokalizacja projektu kolegi ulubiony. Przy szkole publicznej numer 22 imienia Krasnola Hałabały, ulica Toruńska 101. Łączny koszt 150 tysięcy. Opis projektu. Projekt zakłada zakup wielofunkcyjnego ogrodowego placu zabaw przeznaczonego dla dzieci do 10 roku życia, czyli też nie dla wszystkich, składającego się z huśtawki, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej i tym podobne. Plac zabaw wykonany z elementów drewnianych, plastikowych i metalowych będzie posiadał certyfikat bezpieczeństwa. Sprzęt zostanie zamontowany na terenie zielonym ogrodu przedszkolnego. Będą mogli z niego korzystać mieszkańcy osiedla przedszkolaki. Teren ogrodu będzie ogólnodostępny. A mi się teraz coś przypomniało. No. I muszę coś powiedzieć do pań dyrektorek przedszkoli, wszystkich przedszkoli we Włocławku. Bo ja pamiętam, jak moje dziecko miało 3 lata i poszło do przedszkola na ulicy Bukowej. No. I tam była bardzo sprawna, sprytna i bardzo operatywna pani dyrektor. I ona zakasała rękawy, zgromadziła rodziców, pojechała do leśniczego, załatwiła drewno. I wszyscy jakoś wspólnymi siłami wybudowaliśmy dzieciom plac zabaw. No tak, ale nie sięgaliśmy do kieszeni żadnego innego obywatela plus miasta, tylko sami wspólnymi siłami. Czasy, dobrze, okej. Okay. Ale ja znam taki przypadek, że teraz, w obecnych czasach, pani dyrektor jednego z przedszkoli napisała projekt o środki zewnętrzne i dostała te środki na taki właśnie plac zabaw. Ale można, są różne możliwości. Fundacja na przykład, Sponsorowa, sponsoruje pani, wiele pani, rzeczy. Ja się dowiem, dowiem się dokładnie, wiem, że taka sytuacja zaistniała, czyli można po prostu napisać projekt na plac zabaw i dostać te środki z zewnątrz. No wiesz, dzisiaj łatwiej jest... A nie wyciągać ręki do nas, tak? Łatwiej ciągle jest. Do nas, o Krasnolowe, o jakieś tęczowe, o inne place zabaw. Tak, no ostatnio gdzieś tam czytałem właśnie na zrzutkę komuś tam się samochód zepsuł, a to laptop się zepsuł, a to no słuchajcie, no zaczyna to się żenująco. Tak, to jest organizacyjnie, czy właściwie tak odmurza nas, tak, bo odbiera nam w ogóle tą inicjatywę. No bo dajcie nam, to my zrobimy, tak? Nawet nie zrobimy, to my kupimy, tak? Jak dacie nam pieniądze, to my teraz kupimy. Nie zrobisz. No ale dobrze. Projekt numer 8. Kolejny z moich ulubionych, słuchajcie. Bardzo dużo moich ulubionych. Przyjazne Południe Przyszłości. Lokalizacja. Zespół szkół numer 1, ulica Gałczyńskiego. Gdzie raz liczymy, czy my liczymy? Oraz przy szkole publicznej numer 32, Czwartelo. Właśnie skracaj, bo to jest to samo, co poprzednie. No dobra, to tylko kawałek. Łączny koszt 850 tysięcy i przyjazne Południe Przyszłości jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Włocławka. Zagospodarowanie terenu wokół zespół szkół i czwartego LO. Szczególnie kilku. W celu uatrakcyjnienia spędzenia czasu wolnego. Mhm. Ogród Baczyńskiego, czyli zamianę betonu na tereny zielone. To tam z was wojska do piłki siatkowej, z teraz i tyrolki. Może niech ktoś nas słucha, czy ktoś był tam w tym miejscu. Ja tam chodziłem do że tam, dobra, ale bywacie tam, że to jest nie miejsce spędzania wolnego czasu mieszkańców i tak kolejne. Dalej. Ja nawet nie wiem, gdzie to jest. Boże. Ten jest dopiero. Projekt numer 9. Szkoła podstawowa numer 18. Szkoła bezpieczna i wesoła. Koszt 422 tysiące. Kompleksowa wymiana ogrodzenia przy SP 18. Ogrodzenie w szkole. Montaż. To będziemy z budżetu obywatelskiego wymieniać ogrodzenie. Montaż obejmujący naklejanie i malowanie gier podwórkowych na chodnikach znajdujących się przed szkołą. Naprawdę, proszę. Będziesz mnie woził, chociaż po Włocławku... Ale słuchajcie, montaż nowego ogrodzenia przyczyniłby się do poprawy bezpieczeństwa uczniów szkoły i mieszkańców Włocławka. Zapobiegłby wandalizmowi, czyli okazuje się, że uczniowie nie są bezpieczni w tych szkołach. No w szkole miasto dopuszcza... Numer 8, tak, biblioteka była ogrodzona z budżetu i szkoła. Tak, ale ja bym chciał, żeby nas nie obciążano mieszkańców
tymi problemami, tylko właśnie, żeby miasto obciążało, czyli gospodarz, który jest odpowiedzialny za daną działkę, odpowiadał za to. A tak to zwłaszcza, że już się nas obciążyło, płacąc podatki jesteśmy obciążani już, tak? A tak to trochę na litość, trochę na strach, trochę nie jest to okej. Nie wiem, no jeszcze raz powtarzam, być może to jest jakiś akt desperacji, tak? Że ci ludzie po prostu są tak już bezsilni, nie potrafią się doprosić, nie mogą się doprosić, że występują jako budżet obywatelski. Nie? Być może. No dobra, teraz pewnie projekt, który wywołuje kontrowersje. Projekt numer 10. Stop ubóstwu menstruacyjnemu. 25 tysięcy, przepraszam. Opis projektu to jest dostarczenie do każdego obiektu ujętego w projekcie szkoły 4 skrzyneczek z produktami menstruacyjnymi, takim jak tampony, podpaski, wkładki higieniczne, mokre chusteczki oraz zapasu tych produktów. Za skrzyneczki powinny być umieszczone w miejscu ogólnodostępnym, na przykład łazienkach, żeby każdy w potrzebie mógł z nich korzystać. No to przecież można komercyjnie zrobić, tak? No bo jaki problem, żeby umieścić... Rossmann się w to angażuje, Biedronka teraz weszła w taki projekt, bez problemu. Poza tym, tak jak powiedziałeś, można to zrobić w zupełnie inny sposób. Myślę, że to też jest nietrafiony, chybiony pomysł. Ale są z rodzin... Nie, no okej. No są, no, powiedzmy, nie, no są... powiedzmy sobie szczerze, są ludzie, jest tu nawet napisane, ale... jedna na 6 dziewczyn opuściła zajęcia z powodu braku podpasek bądź tamponu. Wywołuje to skutki zdrowotne, psychospołeczne oraz edukacyjne, takie jak infekcje układu moczowo-płciowego, stygmatyzacja, poczucie wstydu, wykluczenie oraz absencja szkolna. Nie, szczególnie super, w zajęciach wychowania fizycznego. Super. Powiedzmy sobie, są ludzie... nie z budżetu obywatelskiego, no. Bo naprawdę można to załatwić... w inny sposób. No dobrze, ale to też jest może próba zwrócenia uwagi, że taki problem jest i należałoby ten problem rozwiązać. Jeszcze raz tłumaczę. No tak, na dzień dzisiejszy na 100% Rossmann jest włączony w tą akcję i Biedronka. Okej. Także można skorzystać z tych akcji, które już są jakby rozpoczęte i myślę, że przynoszą skutki. Dobra. Można skorzystać, bo trzeba chcieć. No bo to słuchajcie, umówmy się, no co to znaczy zrobienie tego z budżetu obywatelskiego. To co? Jak się skończą te aplikatory, to co wtedy? No właśnie, to skąd będą te pieniądze brane? Nie, no ja myślę, że to powinno być przewidziane po prostu przy zakupie papieru toaletowego w szkole. Szkoła też powinna... A ja bym wolała zamiast takich ogólnodostępnych, które też mogą zostać zniszczone gdzieś, żeby rzeczywiście jakaś WF-istka miała taką maszynę, jakąś kasetkę i miała... Nie, no są takie automaty. Albo automat, ale taki, gdzie generalnie wiesz, no... Słuchaj, jeżeli w toaletach potrafią być automaty z prezerwatywami, to dlaczego nie mogą być... W szkołach? Nie w szkołach, ale... Chodzi o szkołę. Ogólnie. W związku z tym, dlaczego mówimy nie mogą... o takich automatach w szkole. No dobrze, ale... Dobrze, że nie powiedział, że we wszystkich szkołach. Ja nie wiem, ale czy to rzeczywiście będzie... No, nie będzie zniszczone też, tak? I nie będzie. Nie, no nie przesadzajmy, Aniu, no trochę... Aha, wiary. Projekt numer 11, remont i doposażenie strzelnicy szkolnej. Gdzie? 4 liceum ogólnokształcące, koszt 250 tysięcy. Inwestycja obejmowała wymianę oświetlenia obiektu oraz systemu wentylacji, remont szatni, części socjalnej oraz magazynu broni, wytyczenie 50-metrowych torów strzeleckich do celów strzelców pasportowych, także wytłumienie ścian i tak dalej. Chciałam powiedzieć, że ostatnio był jakiś taki projekt, chyba z rządowych pieniędzy można było dostać dofinansowanie. No więc mówię, ludzie, weźcie się trochę, zainteresujcie sportowych obiektów. Ale nie, zainteresujcie się, bo programy są również zewnętrzne, do których się pisze. Sportowe obiekty były dofinansowywane przez dotacje jakieś rządowe, pochodzące z rządowych środków. No dobra, projekt numer 12, ogród sensoryczny. Jak na razie mamy 90% zadań własnych gminy, tak? Ogród sensoryczny, porusz zmysły, ruszaj się i chorobą nie daj się. W przedszkolu publicznym numer 17, czyli Wrona 9a, koszt 430 tysięcy, to miejsce zmysłowych doświadczeń przyczyniające się do rozwoju psychicznego i fizycznego dzieci. Budowa różnorodnych urządzeń na terenie ogrodu oraz późniejsze zabawy dzieci będą stymulować ich rozwój sensomotoryczny, polegający na różnego rodzaju aktywnościach stymulujących wszystkie zmysły. Nie, ale słuchajcie, bo to ja myślę, że za daleko idziemy, bo to, co czytasz teraz... No już więcej nie czytam, a tam jest więcej napisane. Ale nie, to, co czytasz teraz, to jest naprawdę świetna inicjatywa. Tylko nie, no znowu, fajne. Tylko znowu... Nie z tych pieniędzy, co potrzeba. No bo tak, bo my nie chcemy mówić, że to jest... Ale poczekaj. I przechodzimy do kolejnego projektu. Kolejny. Słuchajcie, bo to ten bez raz sensu, razem bez bardzo sensu żebyś, bez sensu, żebyś kolejny raz powtarzał to samo. Projekt numer 13. Powiem wam szczerze, drodzy państwo, że załamują mnie te projekty. Ja też już się załamuję. Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu wokół szkoły powstaje numer 19. Boże, ty w Włocławku to nic nie jest zorganizowane i zrobione. Szkoła ale na 13. Ale szkoły to są jakieś bidon pokryte. Coś takiego, że 500 tysięcy złotych. Z zewnątrz, z innego miasta. Na ten to jest budżet. Bieda w
tym Włocławku. Szkoły są niewyposażone, przedszkola tak, są niebezpieczne te szkoły. I tu wszystko jest ubóstwo taka biedna, menstruacyjne że... i w ogóle to dramat jest po prostu. Czekam aż się nie pojawi, zaorać tylko. Jak się pojawi projekt zakupu piłek do gry w piłkę nożną. W szkole podstawowej, sportowej jeszcze, z kierunku sportowym. Drewniane zagospodarowanie terenu szkoły od strony miodowej, aktywna przerwa, tablice edukacyjne, o, kreatywne, miodowa. Małpi gaj, strefa wypoczynku, bujane ławki, ławki do prowadzenia zajęć w plenerze, kosze na odpadki, dobra. Bo to była wszystko kategoria instytucjonalna. No tak, teraz już przejdziemy do ogólnomiejskiej, projekt numer 14, właśnie ta instytucjonalna, no to ona powinna być stricte, no nie wiem, no pod szkoły typu ale, remonty przedszkoli czy szkół. Ale to jest wygodne dla miasta. No wiadomo, no ale dobra, przechodzimy do projektu numer 14. Budowa zadaszenia halą namiotową lodowiska miejskiego wraz z oświetleniem. To mi się podoba. To mi się podoba, koszt 450 tysięcy. Przypomnijmy, że ten projekt już kiedyś był, 2 lata temu. I oczywiście coś został olany. Ale czyje to jest? Przy hali mistrzów. Ale czyje to jest? Kto? Ja napisałem ten projekt. Czy jest to nie, jest nie projekt, tylko czy jest lodowisko? Jasne. OSIR-u. Lodowisko jest OSIR-u. I teraz koszt 450 tysięcy, opis projektu. Się nie mieści w tym. Dlaczego? No ale bo powiedz, co to bym ale wyglądał? Też desperacji, czy co? Projekt zakłada montaż hali namiotowej. Zadaszenie? No nie kogo mam się prosić? No, jeżdżę na łyżwach. W tym roku jeździłem mało, bo niestety pandemia zamknęła lodowiska. Tydzień czy 2 tygodnie lodowiska były otwarte. Z tego ze 4 razy byłem na lodowisku, no bo codziennie też nie mam czasu, żeby jeździć. No ale jak pada deszcz, czy naprawdę jest jakaś zawirucha, jak przyjdzie zima, no to się nie jeździ. No ale to OSIR powinien to sfinansować. Ale ty wiesz, no tutaj to wszystko, każdy projekt można podciągnąć, że ktoś powinien inny go sfinansować. No nie każdy. Jak gdybyś chciał zadaszenie na czarnym, to byłby... A to lasy państwowe. To lasy państwowe. Z budżetu obywatelskiego wtedy. Też ale ciężko tu, pływa w deszczu. Ale tu wiesz... Czekam, hejt, niech się leje. Nie, to generalnie nie. To nie jest głupi pomysł. Nie, nie hejt. I to przynajmniej to jest coś, z czego korzysta znaczne grono. Ale to można korzystać to latem i zimą przed latem i zimą. Jakaś wrotkarnia, plus nie, ale przyjeżdżają ludzie z różnych. Ale wrotkarnia nie jest pomysłem, żeby lodowisko zamieniać na wrotkarnię. To jest bardzo fajna rzecz, żeby to było właśnie korzystać. Sama jakoś chciałaś, żeby można było korzystać z tego. Tak, nawet ostatnio myślałam, żeby kupić wrotki. Jeszcze tego nie zakupiłam. Masz fajne zęby, powiem ci, że... Ale mam takie nakładki, więc założę jak je. Jak Sylwester Stallone. Tak. Okej. Okay. Będę trochę dziwnie wyglądała, bo są czarne. No dobrze, przechodzimy do kolejnego projektu. O! Aha. I to jest projekt, o którym mówiła pani radna Janna Hoffman. Kupisz, czyli remont drogi łączącej ulicę Ostrowską z ulicą Żytnią. Mhm. Wychodzi na to, że w Włocławku drogi są w opłakanym stanie. W sumie... Ostatnio też o tym mówiliśmy. Tutaj lokalizacja projektu to jest ulica Ostrowska i Żytnia. Łączny koszt 500 tysięcy złotych. Remont drogi osiedlowej łączącej ulicę Ostrowską z ulicą Żytnią. Droga ta od 40 lat to zwykłe płyty betonowe, których stan pozostawia wiele do życzenia. Droga połączyłaby 2 części osiedla. Długość odcinka to około 300 metrów. 300 metrów za 500 tysięcy? No nie, no my jesteśmy jak najbardziej za. Po raz kolejny powtarzamy, tylko no sorry, nie. Nie to z nie tego, te pieniądze. Nie z tej kasy. Znaczy, słuchajcie, mnie martwi to, że właściwie większość projektów jest tego rodzaju. Także chyba te prawdziwe projekty obywatelskie zostały zabite, tak? Zostały zabite, stłamszone takimi projektami i ludzie się po prostu wycofali, no bo nie ma. W którymś tam roku były jakieś tam kontenery z jakąś tam instalacją. To jest dla mnie budżet obywatelski, tak? A to wszystko, no to wybaczcie, no jak wyręczanie z moją koleżanką, która jest z wykształcenia ogrodnikiem. Nie, ale ja nie mówię o tym, czy to mi się podoba, czy mi się to nie podoba. To nie chodzi o to, tylko chodzi o to, czy to się wpisuje w ramy budżetu obywatelskiego. I tylko to. I wtedy byśmy głosowali emocjonalnie, bo byśmy uważali, że ten projekt jest, który nam kompletnie nie odpowiada, a za tym projektem idziemy jak w dym. A w tej sytuacji to co? Szkoły zostaną uruchomione, dzieciaki pójdą zbierać głosy, jak nie przyniesie ileś tam głosów, to dostanie 5 i taki budżet przejdzie. I co to ma wspólnego z obywatelskością? Nic. To ma, to tylko uczy dziadostwa i niczego więcej. Czyli kolejny raz to samo. To co mówisz, to był WF w elektryku, jak mój syn chodził do elektryka, chodził i wtedy elektryk zbierał jakiś tam był projekt na też boisko, coś takiego. No i w ramach WF-u dostali karteczki
i na miasto. I za piątkę zbierali tak. głosy. I no i w ten sposób zostałam ja stłamszona. Dobrze powiedzieć, ja zostałam stłamszona. Bo ja z moją koleżanką, która była, jest ogrodnikiem, byłyśmy w parku Łokietka i rzeczywiście był wtedy w opłakanym stanie. Wtedy jeszcze były podziały na osiedla. I my wystąpiłyśmy z tym projektem jako budżet obywatelski osiedla Śródmieście. Chociaż jest na zbiegu dwóch osiedli, mi wiadomo, i Kazika, i Śródmieścia. Najpierw okrzyknięto ten, że świetnie, świetnie, przeniesiono go do ogólnomiejskiego, a potem przepadł z Kretesem, bo oczywiście przegrał z przedszkolami, krasnalowymi tęczami, więc po prostu powiedziałam, że mam dosyć, nie mam ochoty, bo po prostu to jest żenujące i przestałam się w to bawić. Mamy odpowiedź, dlaczego 90% projektów jest właśnie takich. No ale dobrze, przechodzimy do takiego projektu, który rzeczywiście moim zdaniem wpisuje się w charakter budżetu obywatelskiego, projekt numer 16 i ten projekt już był zgłaszany. Tomek, był i przepadł. Tak? Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem i ktoś to od razu pomyślał, żeby monitoring, to chwała mu za to, bo w większości projektów w tym mieście nikt o monitoringu nie patrzy, nie myśli. Bardzo tak samo jak o toaletach na przykład w Parku na Słodowie. Na punkcie widokowym Włocławskiego Zawiśla. Łączny koszt to jest 1 000 000 zł. Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na tak zwanym wzgórzu H Włocławskiego Zawiśla. Poprzez tę inwestycję przywrócona zostanie naturalna funkcja dydaktyczno-krajoznawcza tego miejsca, pozwalająca na ogląd całego miasta i jego najbliższej okolicy. Projekt zakłada również odrestaurowanie tarasu widokowego na Zawiślu. Słuchajcie, dla mnie to jest... rewelacja. To jest Słodowo Zawiśla. Tak. Ale teraz tak, takiej mamusi, która by chciała edukować w przedszkolu numer 17 to dziecko tam na ścieżce edukacyjnej, która idzie i będzie edukować, ona niech weźmie to dziecko, niech się przejedzie z nim na Zawiśle i wyedukuje go też, pokaże mu Włocławek, bo ja teraz właśnie się tak zastanawiam, co mają na celu te place zabaw, które są dosłownie o co kilka metrów. To chyba tylko to, że mamusi jednej z drugą nie chce się wyjść z domu i pojechać, czy przejść się na plac zabaw, który jest ogólnodostępny, bo praktycznie każde osiedle ma plac zabaw. Nie wciągaj tu mamusię. Bo ale na przykład, niech taka mamusia zamiast gdzieś tam edukować dziecko na 300 dydaktycznym przy przedszkolu, niech jedzie na Zawiśle i tu go edukuje. Ale zobacz. Bo to jest fajna edukacja. Ale zobacz. I dla wszystkich. Ale sama wspominałaś niedawno o Słodowie. Także dajmy możliwość ludziom, żeby wyszli. Zawiśle jest na tyle atrakcyjnym osiedlem, nie tylko dla mieszkańców Zawiśle. Ale ja nie zrozumiałeś mnie. Ja cię zrozumiałem. Właśnie, żeby wyszli z domu, siedzi w domu, patrzy przez okno, bo dziecko, bo na plac zabaw przed blokiem. Ale ja cię zrozumiałem doskonale, tylko mówię o tym, że jeżeli dostaniemy taką możliwość, to będziemy z tego korzystać. A jeżeli nie mamy takiej możliwości, to w parku na Słodowie nie będzie można palca włożyć. Tak, ale bo już nie można. Ten projekt jest super, ale i tak przypadnie przez te przedszkola. No to możemy się założyć. Ja w tamtym roku zrobiłem dużą kampanię na temat tego projektu wśród znajomych na Facebooku. Ja też, ja ją ogłosowałam, ludzi prosiłam. Ale to dostał sporo głosów, ale niestety przepadł. Przegrał z przedszkola. Przegrał z przedszkola. A nie z tym zazieleniem starego rynku, o którym tym, że wygrał pan prezydent mówił wcześniej, niż zostały podane informacje. W przedszkoli wygrało całe mnóstwo. No dobra, projekt numer 17, parking ulica Kujawska i ulica Kaliska. Przepraszam, jeszcze taka jedna moja uwaga. Gdyby naprawdę władzom, które organizują ten plebiscyt, zależało na tym, żeby to nasze miasto się zmieniało, to sami by wpadli na ten pomysł, że musimy wyeliminować pewne projekty stąd. Patologie jakby nawet. Tak. I w tym momencie ukierunkowanie by poszło bardzo wąsko i wtedy naprawdę to byłaby ciekawa rywalizacja. Tak? A tak to myśmy w tym wszystkim zapomnieli o celowości tego. Tak. Dlaczego się to nazywa obywatelski? I co on ma na celu? Obywatelski, bo składasz projekt obywatelski na parking. Ale nie, on ma zadanie, moim zdaniem, on ma zadanie trochę tych ludzi zmotywować, uaktywizować, poczuć, ja chciałabym się poczuć właśnie obywatelem tego miasta, że mam jakiś wpływ i ja będę z tego korzystać, z tego, na co mam wpływ. Ale tak? Oni demotywują cię. A to jest właśnie niestety wręcz odwrotny skutek. Przez takie projekty. On się powinien nazywać antyobywatelski. Bo ja jeszcze raz powtarzam, ja zostałam stłamszona, bo ja chciałam coś zrobić dla wielu tysięcy osób i to przepadło z Kretesem, bo jakieś przedszkole dla kilkudziesięciu czy kilkuset dzieci wygrało przede mną. No ale dobra, przejdźmy do tego projektu. Parking, koszt łączny 600 000 zł. Dotychczas mieszkańcy chcąc zaparkować swój samochód wykorzystywali każde możliwe wolne miejsce. Niestety ilość miejsca jest ograniczona, mieszkańcy mają swoje potrzeby. Budowa parkingu. No mnie też by trzeba. Powiedzcie, jeśli chodzi o temat parkingu, nie wiem jaki to jest parking, ale wytłumaczcie mi, dlaczego nie robi się u nas parkingów zielonych.
Ja tego nie rozumiem. Asfalt, beton, asfalt, beton. Przecież można zrobić parkingi zielone, czyli albo kostka, albo tam jakieś... Ale robi się dobrze, tylko spółdzielnia wrocławska, spółdzielnia mieszkaniowa, akurat te płyty ażurowe kładzie na parkingi. Super. Część słuchajcie, same zalety. Same zalety. Ale to spółdzielnia robi, to nie miasto. No właśnie, no. O tym mówię właśnie. No dobra. Dogadajmy się ze spółdzielniami. Być dobra, może to słuchajcie, projekt też będzie numer 18. Jak ludzie na Kujawskiej i Kaliskiej należą do jakiejś spółdzielni, tak? Nie. Bo nie wiem, jakiś właściciel tej nieruchomości pewnie jest, tak? No ale dobrze, słuchajcie, projekt numer 18, makieta miasta przełomu XIX i XX wieku dla osób niewidomych. Stary rynek Włocławek. Koszt 350 tysięcy. Stwórzmy rzeźbioną makietę Włocławka sprzed 100 lat. Rzeźby stanęłyby w centrum miasta i obrazowałyby centrum miasta z przełomu ubiegłych wieków. Byłyby przede wszystkim wyjątkową atrakcją turystyczną, skierowaną także do osób z dysfunkcjami wzroku oraz niepełnosprawnych ruchowo. Makieta wykonana z brązu pozwoli turystom z niepełnosprawnościami poznać najpiękniejsze zabytki miasta i będzie również znakomitą lekcją historii dla dzieci i młodzieży. Super. Mi się to podoba. No i też akurat. Dobra. Bezpieczne i doświetlone przejście dla pieszych. Koszt 250 tysięcy we Włocławku. Projekt zakłada instalację 5 wzbudzanych, inteligentnych przejść dla pieszych na terenie miasta. Jedno przejście na każdym osiedlu. Inteligentne przejścia dla pieszych będą wzmagały bezpieczeństwo najmniej chronionych uczestników ruchu w najbardziej newralgicznych punktach miasta. Lokalizacja wspólnie wskażą urzędnicy z mieszkańcami. Pięć tych urządzeń to tak trochę mało na to miasto. To jest takie wskazanie problemu. Powiem tak. Wskazanie problemu. Jeżeli to byłoby zaprojektowane, zbudowane na przykład przez zespół szkół elektrycznych we Włocławku, uważam, że świetna sprawa. Ale jeżeli to ma być wydane po prostu pieniądze, zakupiony gotowy projekt, to znowu jakby nie mieści się dla mnie w budżecie obywatelskim. Nie? Kolejny projekt. Projekt numer 20. Budowa chodników na ulicy Szczygla, Krucza, Wilcza, Żurawia od Robotniczej do Słonecznej. Łączny koszt 1 milion złotych. Projekt polega na budowie chodników oraz miejsc parkingowych z nawierzchni przepuszczającej wodę opadową wraz z infrastrukturą towarzyszącą, czyli drzewa krzewy odwodnienie, na wskazanych ulicach na osiedlu Południe. Łączny odcinek budowy to około 1,2 km. No ten teren to jest też domki jednorodzinne, to jest domki wszystko. Jednorodzinne i bloki spółdzielni mieszkaniowej Południe. Nie, Szczygla, Krucza, Wilcza, Żurawia. Od Robotniczej do Słonecznej, no to Robotnicza też jest, to są bloki też. Ale słuchajcie, no to każdy ma jakiś problem ale z wiecie, chodnikami. Ale słuchajcie, jeżeli to jest osiedle i tam są ileś tych mieszkańców, każdy ma swój domek, to ja uważam, że jak najbardziej mają prawo o to walczyć i niech walczą. I tyle. No zobaczymy. Projekt numer 21, czyli leżaki na włocławskich bulwarach, łączny koszt 100 tysięcy złotych. Fajny projekt. To jest mój projekt ulubiony. Zakłada ja montaż 10 leżaków siedzisk z drewna, czyli 10 tysięcy jeden. Z drewna na metalowej konstrukcji i zamontowanie ich na stopniach włocławskich bulwarów na wysokości pływającej sceny. Siedziska ubarwiłyby nadwiślańskie bulwary i jeszcze bardziej zachęciłyby do spędzania czasu nad Królową Polskich Rzek. 10 za leżak siedzisko. 10 tysięcy jeden leżak. Drewno nie będzie powodowało nagrzania materiału siedziska, stąd leżaki służyć będą mieszkańcom i turystom o każdej porze roku. To i to by było... Na 10 osób? Najwyraźniej. No tak. I to by było, słuchajcie, czyli na wysokości pływającej sceny. Jak przeniosą pływającą scenę? No to leżaki też będą przeniesione. Ale no tak. Zgodnie z projektem. Powiem tak, całkiem nieźle... Sprawdzają się zwykłe, normalne, tanie leżaki, które mogą też zasponsorować firmy, gdyż są loga na tych leżakach. To są leżaki, fakt, może nie wytrzymałe na ileś lat, ale one się świetnie sprawdzają na przystani nad Wisłą, na przykład z logo OSIR, ale może być z logo... Ale tam są z logo OSIR te leżaki. Są z różnymi, akurat nie z OSIR, tylko to są z rejsu są cytaty, z filmu Rejs, różne cytaty. Ale nawet jeżeli taki leżak się zepsuje, to nic takiego, bo on kosztuje, nie wiem, tam 60 zł taki leżak, a jakby to zasponsorowały właśnie firmy z Włocławka i z różnymi emblematami, różnymi logami tych firm, to za 100 tysięcy, to ile byśmy takich leżaków kupili? Kilka tysięcy. Jak nie, ale w ogóle i tak z różnymi... Nie, ale to, no słuchajcie... No to nie, no to troszeczkę absurd. Bardzo dobry pomysł. Ale nie w tym kierunku. Ale nie za te pieniądze. Nie, no jeżeli okay. będzie 100 leżaków, to uważam, że to ma sens, tak? Ale 10 leżaków, no to... Za 100 tysięcy trochę dużo i trochę mało leżaków. Mało osób z tego kosztuje. A to naprawdę można zorganizować w taki sposób, żeby ten leżak naprawdę kosztował 20 razy mniej i było ich 20 razy więcej.
Bez żadnego problemu, bo to nie jest jakiś tam wielki problem, leżak drewniany, owszem. Też możemy ogłosić, niech każda firma z Wrocławka zasponsoruje jeden leżak. Każdy drzewo. Myślisz, że też trzeba konserwować. No dobra, ale nie kupiłbyś takich dwóch czy trzech leżaków od swojej firmy? No ale co, za 10 tysięcy? No nie. Po 60 jest takich po 60. I nawet jeżeli one i tak trzymają się całkiem nieźle, te leżaki, powiem wam szczerze. Tylko trzeba by pilnować, żeby nie ukradli. Ale one są akurat na słuchajcie, no umówmy się. To jest, mówię o tych leżakach na przystani na ulicy Piwnej 1A. To jest teren Osiru, tam jest bosmanat, tam zatrudnionych jest kilku panów bosmanów, czy tam od obsługi tej przystani, tak? Oni mają za zadanie również w swoich czynnościach wykładanie tych leżaków i chowanie ich później na noc. To nie jest żaden problem, bo oni po prostu o godzinie tam 21 czy o 21 z groszami przechodzą, przepraszają grzecznie ludzi tam przepraszają, zbierają te leżaki i chowają je na noc. Także to nie jest żadna filozofia i to już tak jest robione, ale po prostu można by było, tylko że tych leżaków jest dosyć mało. Generalnie pomysł jest dobry, natomiast nie takie wykonanie, bo koszty są gigantyczne i można trochę lepsze leżaki kupić, dla 10 sztuk to uważam, że w ogóle bez sensu. Ale jak mamy przystanek za 500, mieszkanie za 50. To może przy tych przystankach za 50 zróbmy te leżaki po 10 tysięcy. Będę czekał na autobus. We Wrocławku to na bogato wszystko. No wszystko idzie. No dobra, ostatni projekt, bo godzina 19, słuchajcie, a ich tych projektów jeszcze zostało, więc ja proponuję, żebyśmy przerzucili to na następny program. Projekt numer 22, Wower Plus, czyli rozwój systemu roweru miejskiego. Polega na dokupieniu i dołączeniu do systemu 10 rowerów z fotelikami dziecięcymi, dołączenie do usługi co najmniej 5 rowerów cargo ze stacją w centrum miasta. Celem rowerów cargo będzie umożliwienie lokalnym przedsiębiorcom realizowanie drobnych dostaw za pomocą rowerów towarowych. Projekt zakłada również abonament rowerowy, innowacyjną w skali kraju funkcję polegającą na abonamentowym wypożyczaniu roweru miejskiego z funkcją serwisu. No, Wowery chyba się sprawdzają, co? Wower to wygrały projekt od budżetu obywatelskiego. Ja widzę ludzi, którzy jeżdżą na tych rowerach. Ale to funkcjonuje, w związku z tym, natomiast tego kompletnie nie widzę. Znaczy się, ja tego nie rozumiem za bardzo. Bo no nie, no 15 rowerów, 10 z fotelikami. To jest strzał w dziesiątkę. Z fotelikami przecież. Różne, są z... Koszami? Nie, ogólnie to one są z koszami. Z fotelikami też są. Oczywiście, że są. Może mniej, no ale też mniej osób potrzebuje fotelików. Oczywiście. Większość jeździ pojedynczo, bez dzieci. Rowery z funkcją cargo, no każdy przedsiębiorca raczej sam sobie dystrybuuje swoje produkty. Dokupienie do doposażenia jak najbardziej, ale funkcja. Nie rozumiem tej funkcji właśnie cargo, nie wiem, o co tu chodzi. Wower wrocławski jak najbardziej, bardzo dużo młodzieży korzysta, widzę. Żebyście tylko ludzie nie psuli tych rowerów i nie wrzucali do złowiączki, to było super. Jakby szanowali majątek publiczny. Bo też pozostawiają w tak dziwnych miejscach, że ja jestem powalona, no ale całe szczęście... Ostatnio jeden z internautów, Rafał Jędrzejewski, chyba wrzucał zdjęcia poniszczonych siedzisk. Nie wiem, czy widzieliście. Jakby były pocięte noże. No porażka po prostu. A jednej z wrocławskich grup było wrzucone. Nie wierzę w to, że ktoś to robi sam, tylko robi to w grupie i dziwię się tej grupie, że nie zwraca uwagi, no bo przecież za chwilę on będzie chciał skorzystać z takiego Wowera i nie będzie mógł, tak? No słuchajcie, wandalizm był i będzie i to po prostu trzeba liczyć w koszty i na to nic nie poradzimy. Dlatego zwracajmy uwagę na to, że w momencie, kiedy ktoś niszczy to mienie bądź publiczne, bądź też śmieci, my do tematu wrócimy w następnym programie. Słuchajcie, chyba że jest ktoś tutaj z Was, kto nas słucha, kto jest autorem takiego projektu i chciałby zgłosić się do programu, do nas, do WLC i porozmawiać, omówić, tak? Może chcecie trochę zareklamować te projekty i powiedzieć, co jest z nimi tak, czemu zgłosiliście. No już rozmawialiśmy z Tomkiem na ten temat i ktoś tam jeszcze się pojawi, ale ja bardzo serdecznie zapraszam do programu wszystkich, którzy chcą zareklamować swój projekt, chcą zebrać trochę więcej głosów. Przyjdźcie, my Wam to umożliwimy.
Bardzo serdecznie dziękuję dzisiaj za... Nie, jeszcze chciałam. Ja bardzo proszę o jedną rzecz. A proszę. Bo tu się mówi, że my tylko narzekamy i tylko krytykujemy i tak dalej. A chciałaś no, pochwalić za coś? Bardzo chciałam pochwalić za moją cudowną miejscówkę, którą jest Słodowo. Mhm. Jestem nią zauroczona. Byłam, ja bywam często, ale ostatnio jak byłam, akurat te piękne barwy, które widzieliście te moje zdjęcia, to nie są żadnych filtrów, nie użyłam nic, tylko normalnie mój telefon zrobił to zdjęcie tak sobie, ad hoc. I teraz powiem wam tak. Cieszę się, bo tam są nowe nasadzenia, no. Jest to fajnie, wiecie co, jest takie, właśnie takich miejsc bym więcej chciała, bo to jest zrobione ze smakiem, tam jest coś dla każdego. Tylko toalet brak. No fakt, że rzeczywiście jest jeden mankament, bo ja tego, to ja nie odważę się położyć, bo ja bym umarła, ale generalnie powiem tak, powstała nowa taka przystań dla kajaków, mhm. Więc już widziałam to. Też nie jest to złe, tylko tak trochę sobie nie wyobrażam tych kajaków, bo one będą płynęły w stronę tamy, w stronę Wisły, mm-hmm. Ale nie wiem, czy z powrotem. Ktoś... Z powrotem chyba nie. Jak to będzie? Bo jeżeli tam będzie druga jakaś przystań, nie, która... No z powrotem, można z powrotem. No. Pod prąd, to tak nie za... Tylko wygodna jest, jest prąd. Ja tylko, oczywiście. To jest jedną stronę, tak jak drugą. W każdym razie powiem szczerze, że takich miejsc nam potrzeba. Słodowo jest bardzo oblegane, ale po prostu jest zachwycające. Ja jestem... Dziękuję za to temu komuś, kto to wymyślił i domyśla, doposaża, bo są i ule, i łączka, i wisełka, Gdzie tam wisełkę? Znaczy tak, i z głowiączka. I do tańczenia, i do tupania, i do siedzenia, do ogniska, także widzę nowe nasadzenia, więc ja się cieszę. To jest tak, projekt przemyślany, zrealizowany i dobrze gospodarowany. Tak, i to jest to, co trzeba tak... Jak ktoś będzie miał jakiś pomysł, niech pójdzie na Słodowo. Czekam na imprezę w amfiteatrze. Tak, tylko właśnie, żeby ten amfiteatr... Ja mogę powiedzieć, że bardzo dziękuję temu komuś, kto wtedy dokończył sprzątanie, które my zaczęliśmy, bo rzeczywiście ten ktoś się nie przedstawił, abym chciała mu się ukłonić. I to też była ładna rzecz. I dbajmy też o to miejsce, bo Słodowo samo w sobie jest bardzo czyste. Tam ktoś dba i jest okej, okay, nie ma problemu. Natomiast po drugiej stronie jest głowiączki, już od strony tego... No już tam było sprzątane ostatnio. Jest po prostu, ale ja widziałam teraz akurat wysoka trawa, ale była ta trawa jeszcze 3 tygodnie temu była niższa i ja widziałam... Nie posprzątaliście wszystkie? Tony setek, no chyba, że po moim... Po tej mojej wizycie co Łosia spotkałam. Ale zobaczcie, no to... zobaczcie, jak ten park się zmniejszył, nie? Mimo, że się powiększył, on się zmniejszył, bo jego atrakcyjność spowodowała, że on się zrobił ciasny. On się zrobił, słuchajcie, teraz jeszcze, jak ten blok nowy powstanie, on będzie jeszcze ciaśniejszy. I zobaczcie. W związku z tym gdzieś to dalej powinniśmy iść i w jedną, i w drugą. Ale był pomysł, żeby to połączyć. I jakie to jest fajne, połączone jest Słodowo. Jeszcze takim tym pośrodku z tym parkiem jeszcze Sienkiewicza, później przechodzimy pod jedynką, no. Przechodzimy do starego parku Sienkiewicza, do katedry i też moim marzeniem jest, żeby... O parku na pompce chyba. Tak, to się tak nazywa. Tak, chyba przejściowy, tak, park przejściowy, na pompce. Ale też jest urokliwy, też bardzo jest fajna miejscóweczka. Ja tam jest taka fajna altana też, tak, dydaktyczna, tak. Fajnie tam jest. I w ogóle miejsce spotkań młodzieży, tam bardzo dużo młodzieży spotykam i tam młodzież wcale nie grandzi. Ona tam sobie śpiewa, ona tam sobie siedzi. Tam ale... taka para przychodziła tańczyć. A to już na Słodowie tańczy. Tak, pod tym zadaszeniem. Natomiast jest przejście do katedry i marzenie moje jest, żeby to połączyć jeszcze z bulwarami. A jest przecież projekt... No miejmy nadzieję, bo ja tu apeluję. No ja słyszałam o tym, ale to się nic... nie dzieje. No dobrze, porozmawiamy o tym na najbliższym, kolejnym programie. Ja bardzo serdecznie dzisiaj dziękuję. Anna Przekwas, Tyberiusz Rajs, Tomek Gębieski. Ja bardzo Państwu życzę spokojnego wieczoru, a wszystkim dzieciom wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. Tak, bo wszystkie dzieci nasze są. Nie jedźcie za dużo słodyczy, bo będzie Was brzuszek bolał, a Coca-Coli też, bo nie pójdziecie spać. Nie pijcie. Do zobaczenia. Dzisiaj tak, dzisiaj Dzień Dziecka. Na dzień można nie myć. Nóg, zwłaszcza nóg. Może też to dzisiaj Dzień Dziecka zrobię? No pewnie. W postaci Jancika. Tak, on. Mhm. On i alkohol. No przemoc. Musi się przemoc po prostu przełamać. Się musi przemoc, tak. Przemoc się musi. No, przełamać się. Przełamać przemoc. Nie. Co? Wychodzimy? Dla was alkohol, dla mnie coś innego.